Cześć. Kolejne takie dziwne miejsca, klimaty, które lubię. Dzisiaj dotarliśmy do okolic Łodzi. Testuję oczywiście od razu mojego Molda, czyli mam nadzieję, że mi trochę lepiej słychać. Tak naprawdę dojeżdżając tu myślałem, że nie trafiłem, ale po obejściu zrobimy paru kółek, udało mi się jakoś tu dostać. Więc co, chodźmy, zobaczmy, jak to wszystko tutaj wygląda, co zostało i co tutaj było. I tak jesteśmy w okolicach Łodzi, na terenie byłej fabryki. Głośnie się, że jest to fabryka mebli, ale tak naprawdę za dużo zapisków w internecie nie znalazłem. Widać, że stał tutaj budynek, niestety już bez dachu. Ciekawe, co tu się znajdowało. No jak zwykle, napisy na ścianach, malunki. No ale nic, w takich miejscach to normalne, chodźmy dalej. W końcu kawałek się przejechaliśmy, więc warto trochę pozwiedzać. Tam widzimy też część budynku bez dachu. Właściwie tu tak naprawdę nic dachów nie ma. Są ewentualnie jakieś stropy. Zobaczmy, tutaj mamy budyneczek. O, taka mniejsza komnatka z echem. Fotoliki. Klatka schodowa. Obok drugie pomieszczenie. Zobaczmy. To całkiem solidny, więc można spróbować zajrzeć. Schody do nieba. Wow. Bajer. Dziury, pewnie były tu kiedyś okna. Teraz już nic nie ma, stropy metalowe. Więc może nie metalowe, ale betonowe, wzmocnione żelazem. Widać, że ewidentnie ta część chyba była dobudowana później. Ewentualnie no, ktoś tutaj dużo mocniej chciał ją stworzyć. Na razie to wszystko solidnie wygląda. O, tu mamy chyba kawałek kamina. Chodźmy dalej. Nie będę musiał wchodzić z drugiej strony. O, tu też jest całkiem spoko. Fajna miejscóweczka. Można powiedzieć, że nawet czysto. No i okna. Zobaczmy miejsce, z którego zaczynałem tą dzisiejszą przechadzkę. Właśnie tam stałem na dole. Ale fajne echo. A tak to wygląda z góry. No a wchodziłem oczywiście tutaj na dole. Idziemy dalej. No tu jak widać też ktoś sobie ognisko robił i wygląda to tak, a nie inaczej. Zobaczmy, gdzieś tu była klatka. Może zejdziemy tędy na dół. Tam są schody. I tutaj przyszliśmy na dziedziniec. Super. Z drugiej strony tam szliśmy na pierwszym piętrze. Przeszliśmy tu górą dookoła. Tutaj. No i zeszliśmy tędy. Zobaczmy tutaj jeszcze, co jest na dole. Czy też jest to połączone? Tak. Tu są pomieszczenia. Schody do góry. Czyżby piwnica? No nie, niestety nie ma piwnicy. A już chciałem sięgać po latarkę.
Zobaczmy, może następne pomieszczenia są połączone. Bajka. O, pewnie jakaś brama większa była. Tu kolejna. No i co tam jest zabudowane, ale można tu wyjść. Ta. I obejść naokoło. Skoro już jestem, to czemu nie zajrzeć? Zobaczcie. Fajnie. Tam u góry też byłem, robiłem zdjęcia. Coś mi dzisiaj gardło boli. Mam nadzieję, że się nie przeziębię. Bajecznie. Zobaczcie. A szkoda. No i tak, w tamtą stronę szliśmy. Wyżej, piętrem. Teraz jesteśmy tu na dole. Tu też, jak widać, pomieszczenie chyba produkcyjne. Na środku trzy filary. Stropy betonowe. Cały czas się trzymają. Ściany, cegła, no nic, wszystko idzie w piach. Tu mam klatkę schodową, chyba akurat pod tą główną wieżą, jak się patrzy z zewnątrz. Sprawdźmy. Tak, to jest właśnie tutaj. Jest klatka schodowa, ale u góry byliśmy, chociaż zobaczymy, czy może idzie dalej, ale tutaj jeszcze zobaczmy. Kolejna duża sala, imprezowa. Kurczę, no. Z basenem? No, na pewno to nie basen, ale... Ale co, fajnie to wygląda. Tu mamy jakieś dziury na ścianach po wentylatorach. Pewnie dawno wentylatory zostały wykręcone i poszły na złom. Tak. Chodźmy dalej. Zobaczmy, dokąd prowadzi ta klatka schodowa. No i powoli będziemy chyba wracać. O, jakie dziurki. No i tu przechodziliśmy, ale chyba z drugiej strony jest spoko. Tu też. Stąd przeszedłem. Tu mamy tą salę, którą widzieliśmy. Przechodziliśmy tędy. A szliśmy dalej, chodźmy. O, tu już niestety schody się trochę zużyły. No i jesteśmy, można powiedzieć, na samej górze. Bajer, co? Ktoś zabrał dach. Wiatr. Tu mamy taką dziureczkę. I widoczek przez okno. To co, było miło. Obiekt, jak widzicie, za mną stoi, pewnie jeszcze trochę będzie stał. Zobaczyłem, zwiedziłem. Nic nie zabrałem, bo generalnie tylko sobie oglądam i robię zdjęcia. I na tym to polega. Nie niszczyć, nie grabić, nie zabierać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.